młodzi odchodzą od kościoła masowo, co jest faktem i nie jest zaskoczeniem. Zaskoczeniem może być skala, bo praktykujących ubywa i to w szybkim tempie. Prymas Polski mówi o dewastujących statystykach. Rozczarowani wierni o dewastujących praktykach, przynajmniej części hierarchów. Jacek Tacik. Nie da się ich nie zauważyć i nie da się przejść obok nich obojętnie. Elewacja kościoła Świętego Krzyża w Warszawie została zniszczona. Nigdy wcześniej w taki sposób. Jedno pytanie, czy będzie śledztwo, czy brak komentarza? Brak komentarza w tym kontekście nie powinien dziwić. Taki akt wandalizmu to zupełnie nowa sytuacja, przynajmniej dla samych duchownych. Dlaczego my straciliśmy swoją atrakcyjność i ludzie nie chcą w kościele mieć modlitwy, spotkania z Bogiem, tylko patrzą na kościół i mówią, nie, to trzeba w ogóle zmienić to wnętrze i zrobić tutaj dyskotekę. I to pokazują liczby, które prymas Polski nazwał, tu cytat, dewastującymi. W niespełna 7 lat regularnie praktykujących najmłodszych, urodzonych po 1997 roku, ubyło prawie 33 punkty procentowe. Niepraktykujących przybyło ponad 18. I jesteśmy na religijnej mapie świata, jeśli chodzi o tą grupę wiekową, najszybciej sekularyzującym się społeczeństwem. Została zerwana ta więź, także w kościele. Z dziećmi, z młodymi. Ich po prostu nie ma. To jednak dotyczy każdej grupy wiekowej, poza jedną, osobami urodzonymi przed 1947 rokiem. Powód? Prymas Polski w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej mówił o nadużyciach seksualnych. Dla niektórych wiernych te informacje są być może kroplą, która przelała czarę goryczy. Niektórzy pod ich wpływem odeszli z kościoła. Kościół jako instytucja czasami traci wiarygodność i nie jest dzisiaj autorytetem ogólnym, ale dla konkretnych ludzi. Nadużycia seksualne, ukrywanie duchownych pedofilów przez ich przełożonych. Nie mamy czasu, wiesz, już musimy do papieru. To jedno, ale ci, którzy zajmują się kościołem, wskazują jeszcze na praktycznie scementowanie kościoła z partią rządzącą. Bóg zapłać za wszystko. Bardzo niedobry melanż z władzą. To przecież nastąpiło już od razu po transformacji i to trwa. I w połączeniu z pandemią daje takie rezultaty. To najnowsze dane za 2020 rok. Spadła znacząco liczba ślubów i chrztów. Mniej osób przyjęła także sakrament bierzmowania. Założenie, że za 10 lat Polak, katolik będzie znaczyło to samo i będzie zgodne z faktami, raczej jest życzeniowym myśleniem. To proces, który ciężko zatrzymać, ale można go spowolnić. Większość przyczyn, że takie zjawisko także w Polsce zachodzi, leży po stronie kościoła. Mężczyzna, który zniszczył elewację tego kościoła, został już zatrzymany i już za to, co zrobił, trafił na 3 miesiące do aresztu. Usłyszy zarzuty. Jacek Tacik, Fakty.